Pedro Regis Anguera, Brazylia, 18 maja 2023 roku, orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Drogie dzieci, przyszłość będzie naznaczona wielkim zamieszaniem i niewielu pozostanie mocnych w wierze, niewielu będzie tych, którzy będą bronić prawdy, a demon wciągnie wiele dusz w błąd. Wielu z tych, którzy dzisiaj są żarliwi w wierze, zostanie skażonych nowościami demona, który będzie się rozprzestrzeniał wszędzie. Oto czas na wasze szczere i odważne tak. Nie wycofujcie się. Kto jest z Panem, nigdy nie zostanie pokonany. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni jedynemu prawdziwemu Kościołowi, mojego Syna Jezusa. Powiedzcie wszystkim, że prawda jest zachowana w całości tylko w Kościele katolickim, założonym przez mojego Syna Jezusa, aby nieść Ewangelię zbawienia wszystkim narodom. Odwagi, wasze zwycięstwo jest w Jezusie, naprzód w obronie prawdy. To jest orędzie, które dziś wam przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.